Hej, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam trochę o tym, jak dbam o moją cerę rano i wieczorem. I to dlatego, że uważacie, że bardzo mi się poprawiła przez ostatni okres czasu, ale szczerze nie ma do tego żadnego sekretu, po prostu mi się sama z siebie poprawiła. I zauważyłam to tak po moich 18 urodzinach, taka naprawdę była duża zmiana. Nagle przestały mi się pojawiać różne krosty, wiecie, cały trądzik się jakby skończył, co było ogromną ulgą, ale wydaje mi się, że ta zmiana u mnie po prostu jest przez to, że się starzeje, ładnie mówiąc, i moje hormony się trochę opanowały. Ale też zmieniłam trochę sposób w ogóle pielęgnacji i co robię, mianowicie przestałam używać wszystkich kremów przeciwtrądzikowych i tak dalej, magicznych, które mi wszystko usuną. I wtedy też zobaczyłam ogromną poprawę w mojej skórze. Oczywiście mam nadal ten, wiecie, magiczny tydzień, kiedy mi wszystko powraca, jednak właśnie przez tą moją pielęgnację i tego, że się jakby stosuję naprawdę codziennie, umiem to trochę opanować. I nie ma po prostu takiej tragedii, bo u mnie najgorszym problemem były rzeczy, które mi tu wyskakiwały, nawet czasami widać to na zdjęciach nadal, że mam blizny, takie kropki, i to jest przez to, że miałam krosty, które były bardzo głęboko pod skórą i ich się nie dało jakby tak wycisnąć, i to też jest moja wina, bo ja się za bardzo nimi interesowałam. Po prostu generalnie po każdej z takich zostawały mi blizny, nawet jak ich nie dotykałam. Więc ja w mojej pielęgnacji głównie koncentruję się na takim oczyszczaniu, nawilżaniu i też na peelingach, skrabach, które właśnie będą mi delikatnie ściągać ten martwy naskórek, i przez to te blizny są po prostu jaśniejsze. I to jest właściwie cała moja pielęgnacja w tej chwili. I pomimo tego, że czasami mam jakieś krosty, to pokażę Wam, co używam, ale nigdy nie używam tych kremów lub produktów na całą twarz, bo zauważyłam, że w moim przypadku ja miałam krosty przez kremy, które były antytrądzikowe, właśnie przeciw różnym krostom i takim rzeczom. Też zauważyłam, że wiele osób ma podobną sytuację, że tak naprawdę te kremy zamiast pomagać, bardziej szkodzą. Niestety tak było na mojej twarzy i nie wiem dlaczego, nie wiem jak to działa. Jednak po odstawieniu wszystkich takich produktów, które były dosyć no mocne tak naprawdę, moja skóra naprawdę mi się tak poprawiła. I tak naprawdę to jest jedyne, co ja zrobiłam przez ten okres czasu. Wydaje mi się, że może też przez to, że jestem starsza, mądrzejsza, trochę też zrozumiałam, że nie muszę kupować masy kremów, które są mi tak naprawdę niepotrzebne, i próbować coś zdziałać. Według mnie najlepszym sposobem na krosty i takie rzeczy to jest po prostu przeczekanie ich. Niestety to jest cierpliwość, ale mi bardzo długo zajęło, żeby się tego nauczyć, i jak naprawdę miałam problemy, szłam do dermatologa albo do kosmetyczki, do kogoś, kto się na tym znał, i raczej próbowałam używać przynajmniej produktów, które były rekomendowane, a nie chodzić, wiecie, do Rossmana i przeciwtrądzikowe, uratuje wszystko, magia i tak dalej. I uważam, że pomimo tego, że to są rzeczy, które są bardzo łatwo dostępne, nie zawsze znaczy, że są odpowiednie do waszej skóry, więc wydaje mi się, że jak naprawdę macie problemy, najlepszą rzeczą jest przynajmniej pójść na jedną wizytę do dermatologa lub do kosmetyczki i się po prostu tak jakby zapoznać ze wszystkim, a nie marnować pieniędzy i czasu na kupowanie, wiecie, różnych produktów, które mogą po prostu nie działać na wasz typ skóry. Może przejdźmy już teraz do całego filmiku. Najpierw Wam pokażę to, co zawsze robię rano, i później to, co robię wieczorem, plus takie inne rzeczy dodatkowe, które czasami robię, wiecie, ani nie rano, ani nie wieczorem, ale powiedzmy, że w weekendy lub kiedy mam więcej wolnego czasu. Więc no, przejdźmy do moich poranków. Na zawsze zaczynam od mycia twarzy. Zawsze wolę sobie oczyścić twarz, szczególnie jeśli będę później na przykład nakładała jakiś makijaż czy inne kremy. Wiecie, taki trochę świeży start, i oprócz tego, że to po prostu pobudza rano, jest to bardzo dobre dla skóry, żeby też ją tak ożywić. Ja na przykład mam tak, że moja skóra jest rano bardzo blada i zawsze takie umycie nawet taką chłodniejszą wodą bardzo, bardzo pomaga jakby w tym, jak ona później przez cały dzień będzie wyglądała.
Do mycia używam takiego delikatnego żelu od firmy Soufre. On jest na bazie siarki i ma bardzo delikatny zapach, więc na rano jest bardzo, bardzo przyjemny. Każdego dnia nawilżam moją skórę. To, jakich kremów używam, bardzo zależy od sezonu, więc mam taki jeden z Boots'a, Botanics, który ma tam chyba SPF 15 i go raczej używam, jak jest słońce. W zimę go też używam, jak zaczynam jakąś tam kurację kwasami, wtedy też go używam. Ale jak na przykład nie używam kwasów, wolę krem, który bardziej nawilża i od jakiegoś czasu próbuję skończyć ten krem Vichy Aqualia Thermal. Jest to dosyć delikatny krem na dzień, nie obciąża w ogóle mi skóry, jest bardzo fajną bazą też pod makijaż i nawet żebym później bazę nałożyła. I rano i wieczorem nakładam krem pod oczy od Benefita It's Potent. Muszę wam powiedzieć, że nie jestem super nim zachwycona, jednak nakładam go tak po prostu z zasady, żeby mieć po prostu coś pod oczami, bo mam tendencję do ogromnych sińców pod oczami i może widać różnicę, tylko ja już po prostu tego nie widzę, bo się przyzwyczaiłam. Tutaj pojawia się kolejny produkt, którego nie używam codziennie i to też właśnie bardzo zależy, bo czasami jest tak, że rano umyję twarz, nasmaruję ją kremem, nawilżę, ale na przykład muszę wyjść dopiero za kilka godzin i dopiero za kilka godzin będę się też malowała. Więc jak są takie sytuacje, dosłownie przy tym jak się pomaluję, używam takiego kremu MAC Mineralize, który ma po prostu tam jakieś minerały i jest też bardzo delikatny i fajnie po prostu nawilża twarz przed tym, jak na przykład dam jakiś korektor czy delikatny fluid. Jest po prostu taka fajna baza i w tym samym czasie nawilża. No i w skrócie się mnie zapytaliście też, czy maluję się, w sensie, czy nakładam jakiś podkład i tak dalej. Nakładam podkład, ale bardzo delikatnie. To są dwie opcje, które używam, czyli taki krem BB on Under 20 i podkład od Rimmela Match Perfection. Są takie moje dwie ulubione opcje, które trzymają moją twarz dosyć taką nawilżoną i nie wysuszają. Teraz przechodząc do mojej nocnej rutyny, zaczynam od zmycia całego makijażu. Do oczu używam tego płynu do makijażu dwufasowego z takimi olejkami. Takie płyny zauważyłam, że najlepiej po prostu działają na moje oczy, chociaż bardzo chcę spróbować do makijażu olejem kokosowym, bo widziałam, że działa, ale zawsze zapominam spróbować. A do reszty twarzy używam takich chusteczek do demakijażu, obojętnie szczerze jakich. Nie mam nigdy na twarzy na tyle tapety, ładnie mówiąc, żebym musiała używać czegokolwiek mocniejszego. Wieczorami zamiast mycia twarzy żelami, płynami, mydłami i tak dalej, robię sobie delikatny scrub od Neutrogeny. Jest na tyle delikatny, że można go robić codziennie. Jest bardzo fajny, bo delikatnie skrabuje resztki makijażu, które zostały i inne takie śmietki, ładnie mówiąc, które pojawiły się w ciągu dnia. I po prostu on sprawia, że moja twarz jest gładka przez cały tydzień, że nic mi się też nie pojawia, no bo naprawdę on oczyszcza, ale nie podrażnia mi skóry przez to, że robię go codziennie. Wieczorami czasami nawilżam tymi kremami, które wam wcześniej pokazałam, jednak przez to, że zostało mi takie nawet spore przebarwienia na policzkach po różnych krostach, które kiedyś miałam. Więc używam do tego takiej kuracji, bym powiedziała, że to jest serum i żel od Nip & Fab z kwasem glikolowym, który właśnie konkretnie powinien działać na wyrównanie pigmentu i w ogóle kolorytu cery, więc jak na razie bardzo dobrze mi się oba produkty sprawują, nie są agresywne, więc i nie wiem, czy to należy do pielęgnacji skóry, jednak też zawsze wieczorem używam odżywki do rzęs Long for Lashes i dzięki temu mam rzęsy, które wyglądają właściwie jak sztuczne, przynajmniej to mi wszyscy mówią. No i ostatnią rzeczą, którą robię na noc, jeśli już mam jakieś krosty, to używam po prostu punktowego produktu Mario Badescu. I to jest po prostu taki wysuszający płyn, który się nakłada punktowo i rano nic nie powinno być. Czasami działa bardzo dobrze, a czasami w ogóle nie działa i mi te krosy nie znikają. Jest to dosyć droga opcja, którą, przyznam wam się, spróbowałam po tym, jak zobaczyłam na Snapchacie Kylie Jenner. Nie jestem z tego dumna, jednak bardzo spodobał mi się ten produkt. Jednak wcześniej używałam takiej papki przeciwtrądzikowej, którą można kupić wszędzie w Polsce i chyba kosztuje 10 zł, takiej każdej drogerii. I z takich dodatkowych rzeczy i zawsze w weekendy, albo tak po siłowni, albo wiecie, tak jak chcę umyć włosy, tak bym to powiedziała, nakładam sobie maseczkę z Lasha. Jestem zakochana w
takich maseczkach. Teraz używałam Love Latus, ich maseczki są świeże, czyli trzeba je trzymać w lodówce, bo są bez konserwantu. Ta jest akurat lawendowa, niesamowicie działa na moją twarz, szczególnie w tym innym magicznym tygodniu w miesiącu. Jej celem jest właśnie zachowanie takiej równowagi cery. Była jednak każda maseczka od Lasha, którą używam, jest niesamowita. I naprawdę zauważyłam ogromną zmianę w mojej cerze. I to jest taki jeden z chyba z moich największych sekretów w tej chwili, te maseczki, bo czynią cuda, naprawdę. I tak naprawdę to wszystko z mojej tutaj rutyny. Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Próbowałam Wam tam jak najjaśniej pokazać, co używam i jak to używam. Tak jak mówiłam, nie ma tutaj dużej jakby teorii, jeśli chodzi o moją pielęgnację skóry. Tak naprawdę jest bardzo prosta. I wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję, to nie są rzeczy, które używam codziennie, codziennie. Trzeba się tego pilnować, ale jesteśmy ludźmi i jesteśmy trochę leniwi i nie zawsze nam się będzie wszystko chciało robić, więc przyznaję się, ja nie stosuję się do tego na przykład każdego poranka lub każdego wieczoru, bo są sytuacje, że po prostu mi się nie chce, nie pamiętam, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Więc co, podsumowując, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, dajcie mi znać w komentarzach, czy używacie coś z tego, co ja używam i czy Wam się też sprawdza, albo jeśli macie jakieś lepsze pomysły, to też dajcie mi znać w komentarzach. Tutaj już zakończę ten filmik, bo nie mam więcej do powiedzenia, jednak zostawcie mi w komentarzach Waszą opinię na temat tego wszystkiego i też, czy chcecie zobaczyć inne podobne filmiki w przyszłości. I to na tyle, więc pa, pa!